No hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale A dzisiejszy filmik jest specjalny Ponieważ to co ostatnio się dzieje jest naprawdę bardzo, bardzo niepokojące Już na początku powiem, żebyście udostępnili ten film znajomym Ponieważ sprawa naprawdę jest poważna Ale zanim przejdziemy do tego materiału Chciałbym bardzo podziękować najnowszym pięciu subskrybentom Którymi są Żuk Nojarz, Kahete Meliska, Macfra, Nastka Szaucha oraz Sonia SSO Jeżeli chcesz być właśnie na tej liście i być informowanym właśnie o wszystkich newsach dotyczących Star Stable. To bardzo zachęcam do zrobienia subskrypcji tam na dole oczywiście z dzwoneczkiem. Pozdrowienia dla wspierających, którymi są Carmela Cabanos, Oliwcia Sims and SSO, Pablo Escobar, Klaria Śliwiak, Księżniczka Tysia, Gejka Tysia od YouTube'a, Pingwinek Marta Zaderka, Hista Crew. Blind, Mol, Izabela oraz PRK. Naprawdę dziękuję z całego serduszka. Nie zapomnijcie o łapeczce, a już dłużej nie przedłużam i bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tego materiału. Parę dni temu przeglądając z YouTube'a natrafiłem na dosyć intrygujący film z intrygującym tytułem oraz miniaturką. I nie, nie chodziło tutaj o jakiś normalny gameplay ze Star Stable bądź, nie wiem, coś normalnego. Tylko chodziło właśnie tutaj o filmik związany z darmowym Star Riderem. Gdy zobaczyłem tę miniaturkę to mówię... No nie no, muszę po prostu wejść, bo jestem ciekawa, co będzie w nim przedstawione. I powiem Wam, że naprawdę sprawa jest bardzo niepokojąca, ponieważ filmik ma już 34 tysiące wyświetleń, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo i został wstawiony 3 tygodnie temu i nawet ma bardzo dużo łapek w górę, więc wiecie wygląda to naprawdę bardzo legitnie no nie można zaprzeczać jest naprawdę masa pozytywnych komentarzy że wszystko pasuje, wszystko działa, wszystko jest git, mega fajne w ogóle legit stronka, mega fajna i szacun, dzięki twojemu poradnikowi udało mi się zdobyć stargoisy ale no niestety nie do końca. No ale Mason, co ci nie pasuje w tym filmie? Normalny film, o co ci w ogóle chodzi, człowieku? Ogarnij się. No dobrze, obejrzymy i wam po prostu powiem, o co mi chodzi. Przed filmem chciałabym podziękować użytkowniczcy natalka.pl Czy wy w tym momencie już słyszycie, z czym mamy do czynienia? Otóż tak, głos, który jest tutaj podstawiony, bo tak trzeba to nazwać... Jest to głos sztucznej inteligencji. To nie mówiła żadna osoba i naprawdę słychać, że ten głos po prostu nie jest taki ludzki. Jest taki troszeczkę inny, ale nie można zaprzeczyć, bo naprawdę jest już dosyć podobny do naszego. W związku z tym to jest już naprawdę niepokojące, ale no dobrze, obejrzyjmy. To dzięki Tobie sprawdzam te strony. Różnorakie opinie w internecie twierdzą, że ta strona jest jednym z najprostszych sposobów na uzyskanie Star Ridera i Star Coinsów. Do... I już w tym momencie, ja już, już po prostu zatrzymuję ten film i Wam mówię, że nie istnieje żadna strona, która magicznym sposobem dodawałam Star Coinsy, dodawałam Star Ridera, coś takiego nie istnieje. Jedyny taki sposób jest wtedy, kiedy to Star Stable da nam jakiś kod rabatowy na jakieś Star Coinsy, bądź na jakiegoś Star Ridera, albo jest jakieś rozdanie, ale w to też nie zawsze warto wierzyć. Bo nie zawsze właśnie te rozdania, losowania są po prostu prawdziwe No nie ma żadnych stron, które magicznym sposobem dodadzą wam te rzeczy Bo coś takiego po prostu nie istnieje Nie rozumiem kompletnie, dlaczego w tle tego filmu widać wideo z festiwalu wiosennego Ale dobrze Które można wykorzystać jakkolwiek się chce Dlaczego warto mieć Star Raidera? Status Star Raidera daje ci dostęp do pełnej gamy funkcji i treści w grze Masz możliwość eksplorowania wszystkich i tutaj bardzo ważna informacja. Żaden normalny człowiek, który po prostu pokazałby wam jakiś taki sposób, to nie omawiałby całej gry, bo to jest dziwne, jakby wiecie, jeżeli gracie w Star Stable, to po prostu wiecie, na czym to wszystko polega, więc po co to tłumaczyć, nie wiem, ale dobrze, no oglądajmy dalej. Ok, a więc przejdźmy do strony. I od samego początku. Co trzeba wiedzieć, aby sprawdzić, czy strona jest wiarygodna? Po pierwsze musi posiadać ważny certyfikat SSL to jest absolutna podstawa. Jeżeli strona nie posiada certyfikatu SSL, to pod żadnym pozorem z niej nie korzystaj. Naprawdę ciekawa manipulacja człowiekiem, wam powiem. Coś takiego, jak ten e, cały certyfikat istnieje, więc tutaj e, można się już na to nabrać, ale z tego, co wiem, to nie do końca zawsze to świadczy, że strona jest legitna i działa. Aha, opinie klientów, dobra, czytamy, kochani. E, zestaw doszedł w około 15 minut, polecam. Zestaw? E, raczej Star Rider, wydaje mi się, że mowa o Readerze, ale okej, okay. chcę wydawać majątku na star, co INSY. No, same pozytywne komentarze, ogólnie, naprawdę. Znajdują się tutaj statystyki strony, ile podobno wysłali zestawów. Czy naprawdę tyle wysłali? Jest to możliwe, jednak nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ja Ci mogę powiedzieć, no, e, nie wysłali tyle. Czyli znajduje się tutaj po prostu pole, w którym musimy wypełnić. No właśnie, i to, moi kochani, nie jest już bezpieczne, i to już nie jest takie fajne jak początek tej strony, bo to już jest po prostu niebezpieczne i może doprowadzić do zwiększonych rachunków, więc no nie polecam. Po co mamy wypełniać jakieś rzeczy z Biedronką? Nie rozumiem. A wiadomość potwierdzę z telefonu. Co? Z jakiego telefonu? Nic, nie widzę tutaj na temat telefonu, więc tutaj ta informacja jest już zupełnie bardzo, bardzo podejrzana. Co to jest za zapytanie? Przecież mamy uzyskać stare rajdera. Osoba dosyć bardzo młoda będzie miała kredyt. No, chyba nie. No, nie, nie wiem, nie wiem. Dziwne, bardzo dziwne. Wow, ile star końców? 4000, moi kochani. 4454, a przecież dostaliśmy 1200. Czyżby tutaj wcześniej już było coś majstrowane? Hmm, ciekawe. Bo to przecież założone specjalnie nowe konto do, do nagrania tego filmu na pewno było, Mason. Więc... Podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Że jest niebezpieczna, że możesz sobie przypadkiem ściągnąć jakiegoś wirusa, bo nie wiadomo, co wyskoczy osobie, która na nią wejdzie. A to, co zostało po prostu tutaj przedstawione, i nie wiem, może jeszcze to, że tak naprawdę żadnych rzeczy nie otrzymamy, tylko tak w zasadzie możemy obciążyć swój rachunek. Pierwsze co po zakupie Starkońców, to moi kochani kupujemy jabłuszko. Jabłuszko dla Konisia. Tak? Tak zachowuje się każdy gracz. No więc dobrze, przebrnęliśmy, moi kochani, przez ten film. I tak, mamy 81 komentarzy, więc można powiedzieć, że serio mega, mega dużo. Ale co ciekawe jest oczywiście to, że patrzcie, film został wstawiony 3 tygodnie temu. I wszystkie komentarze przypadkowo akurat również zostały napisane 3 tygodnie temu. To w ogóle nie jest podejrzane, gdzie tam. W życiu. I można również powiedzieć o tym, że film miał przecież 34 tysiące wyświetleń i te wyświetlenia nabijały się sukcesywnie, moi kochani, bo zasięg tego filmu był naprawdę mega ogromny, skoro nawet mnie pojawiły się na stronie głównej YouTube'a, już po prostu pokazuje, że zasięg tego filmu jest naprawdę ogromny i naprawdę nie znajdziecie, jak się nawet posortuje według najnowszych komentarzy, to naprawdę nie ma żadnych komentarzy nowszych niż te trzy tygodnie, więc widać po prostu chyba nie można wysłać pod tym filmem nowych komentarzy, albo po prostu są one usuwane darmo Mowy KONKURS O STAR RIDERA NA ROK Ja serio widzowie nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Star Rider na rok Naprawdę grając w tę grę prawie 9 lat nie słyszałem o czymś takim No ale dobrze, ja po prostu jestem niedoinformowany Również bardzo, bardzo dziwną sprawą jest to, że na tym kanale były wcześniej filmy Tylko one były wstawiane jakieś 16 lat temu, 15, więc... To jest naprawdę bardzo podejrzane, bo tamte filmy nie miały nic kompletnie związanego ze Star Stable. Dlatego już w tym miejscu, moi kochani, powtórzę się po raz kolejny. Nie istnieje coś takiego jak darmowe Star Coinsy, darmowy Star Rider. Jedynie właśnie o zespołu Star Stable. Inne rzeczy nie działają po prostu i mogą doprowadzić do wielu szkód. No oprócz oczywiście konkursów, nie u każdego zawsze są na pewno yy, legitne. Ogólnie już w tym miejscu mogę przypomnieć właśnie o trwającym konkursie na Star Końcy. Link do niego znajdziecie w opisie. Jest to konkurs mój, więc w 100% bezpieczny, legitny. Naprawdę muszę jeszcze wspomnieć o drugim tutaj yy, kanale właśnie związanym z czymś takim. Nie dotyczy on Star Stable, tylko mówi Star Plan. Większość z was powinna wiedzieć o jaką grę chodzi, ale usłyszcie to i powiedzcie, czy to wam czegoś nie przypomina. Hej, wszystkim! Na tym kanale sprawdzam różnorakie stronki Jakie mi podsyłacie Różnorakie opinie w internecie twierdzą Że ta strona jest jednym z najprostszych sposobów Na odebranie za darmo VIPa Do Movie Star Planet 1 i 2 To ten sam głos, tylko inny kanał I dlaczego to, nawet tutaj ona mówi Że na tym kanale sprawdza właśnie takie typu rzeczy A na tamtym nie mogła tego sprawdzić, tak? I od samego początku Co trzeba wiedzieć, aby sprawdzić Czy strona jest wiarygodna Po pierwsze, musi posiadać certyfikat SSL to jest absolutna podstawa. Jeżeli strona nie posiada certyfikatu SSL, to pod żadnym pozorem z niej nie korzystaj. Jeden do jeden powiedziane zdanie. I początek, że jak strona ma ten certyfikat, to na pewno na 100% jest bezpieczna. No to samo słyszeliśmy w tamtym poradniku, z tego samego głosu, moi kochani. Zupełne wyjaśnienie tego wszystkiego. Nigdy nie wierzcie żadnym stronom, różnym, dziwnym, bardzo podejrzanym, które niby mają wam coś dać za darmo, bo to po prostu tak nie działa. Nie otrzymacie darmowych starkońsów nie otrzymacie darmowego Star Ridera i naprawdę jedynym dobrym sposobem jest oczywiście dodanie kodu od Star Stable na jakieś rzeczy, więc naprawdę moi kochani uważajcie na siebie w internecie, jeżeli możecie to dostępnijcie ten film znajomym, aby jak najwięcej osób po prostu wiedziało o tym życzę wam miłego poniedziałku jeszcze raz uważajcie na siebie i cześć!